Czy mnie znacie? A może widzieliście? Wiecie, jak się nazywam? Nazywam się Jerzyk. Jakie Z jest w moim imieniu? RZ. Dlaczego? Ponieważ już wiele lat temu ludzie zauważyli, że po zimowym wypoczynku w południowej Afryce przylatuję do Polski na imieniny świętego Jerzego, czyli 23 kwietnia. Czy wiecie, do jakiego ptaka jestem podobny? Do jaskółki. Jestem często z nią mylony. Moim dalekim krewnym jest koliber. Mam małą główkę z niewielkim spiczastym dzióbkiem, ciemnymi, okrągłymi oczkami. Moje pióra są czarno-brązowe i niepołyskliwe, jednak na grzbiecie widać połyskliwy granatowy odblask. Tuż pod dziobem mam biały krawacik. Moje skrzydła mają łukowaty kształt i ostre zakończenia. Ogon jest krótki i rozwidlony. Wydaje ostre, przenikliwe dźwięki, zwłaszcza wieczorami, latając z moją najbliższą rodziną nad naszymi gniazdami. Całe życie spędzam w powietrzu latając. Lotu nie przerywam nawet w nocy. Odpoczywam, szybując na wietrze. Wiecie, kiedy zdarza mi się siadać? Kiedy składam jaja lub kiedy karmię swoje młode. Najlepiej czuję się na pionowych ścianach. Dlaczego? Że natura wyposażyła mnie w cztery pazurki wysunięte do przodu na każdej z nóżek. Mieszkam w dziurach, stropów i szczelinach wysokich budynków oraz wież. Poza miastem lubię bory, grądy, skały i turnie. Buduję gniazdo z drobnych traw, włosia, wełny i piórek zlepionych śliną w kształcie płaskiej czarki. Niestety prace remontowo-ocieplniowe przy budynkach mieszkalnych niszczą nasze gniazda. Na szczęście ludzie budują dla nas klatki lęgowe, w których doskonale się czujemy. Upodabniam się do latającego odkurzacza, jedząc drobne owady, takie jak małe chrząszcze, muchówki i małe motyle. Bardzo lubię zdobywać pożywienie w towarzystwie innych jeżyków. W pogoni za zdobyczą wyciągam do 100 km na godzinę. I kto mnie dogoni?